Witajcie w kolejnym odcinku serii To jak otnę. Zainspirowany wywiadami postanowiłem, że teraz ja przejmę ster i zostanę mistrzem gry. Mimo, że nie robiłem tego wcześniej, pokażę wam, że nie jest wcale to takie trudne i da się to bardzo fajnie zrobić. Zamieniliśmy się rolami z Leszkiem. Leszek się wcieli w postać, ale jaką, to przekonacie się dopiero za chwilę. Wracając do naszych poszukiwaczy przygód. Dalej jesteście w przybytku Madame Freony, w herbacianym czajniczku. I dalej, no nie ukrywamy, szukacie pracy. Póki co nie udało się niczego jakoś mocno konkretnego i na stałe znaleźć. Mieliście już dwie krótkie przygody. No i dzień jak co dzień mija wam w czajniczku. Na głównej sali jest już Onegia i czeka na was schodzących z dół z waszej wspólnej sali. Zauważacie, że nie ma z Onegią waszego kompana z poprzednich przygód, z Almagosa. Jak schodzimy i dostrzegam Onegię w tłumie, zaczynam do niej machać. Onegia! Zajmij nam miejsce! Ciężko to nazwać tłumem, bo Onegia już siedzi przy śniadaniu, czekając właściwie, aż wy zwleczecie się na dół. Elfy śpią krócej niż przedstawiciele innych ras, więc no troszeczkę... Nie wiem, o czym mówisz. Więc trochę się na was narzekać. Żeś spał, tak? Ożar. Ożar jeszcze. Tak, tak, tak było. Trochę się na was naczekała. No jak na razie jest dzień, zapowiada się raczej spokojnie. Nie ma jakiegoś specjalnie dużego ruchu w przybytku Madame Freony. Najmłodsza z córek o imieniu Grendlina czyści rano stoły po wczorajszej nocy. No i tak chodzi między stołami. Gdy czyści wasz stolik, przy którym siedzicie, sobie zaczyna służyć, jak pod nosem marudzi. Ech, głupia, nudna robota. Nim zdążyliście cokolwiek skomentować, do przybytku wchodzi mężczyzna, zdejmuje czapkę, odsłania pod tą czapką dosyć sporą łysinę. Wysoki człowiek spogląda w waszym kierunku i podchodzi do was. Przepraszam bardzo, że wam przeszkadzam. Zakładam, że jesteście poszukiwaczami przygód, którzy szukają zajęcia. Czy to prawda? Nie, my jesteśmy tutaj rekreacyjnie. Nie! Oczywiście, że mówię do niego to. Uśmiechając się pod brodą. Wskazuje na twój topór, który, jak wcześniej wspominałeś, nigdy się nie opuszcza. Mówi: nie wyglądasz na takiego, którego opisujesz. A może po prostu jak każdy cywilizowany krasnolud dbam o swoje bezpieczeństwo w tych niebezpiecznych czasach. Dosiada się do was. Ewidentnie widzi. Ewidentnie nie pozwala się spławić. Określmy to tak. Przedstawia się. Nazywam się Bradel Kefe i jestem opiekunem tutejszego cmentarza. Zbieram poszukiwaczy przygód, którzy dzisiejszego popołudnia pomogliby mi rozwiązać pewną sprawę. Jeżeli ty, krasnoludzie, nie jesteś zainteresowany, to może panie będą chciały mi pomóc. Sięga do kieszeni i wyciąga sakiewkę złotych monet, potrząsa nią, mówi: oczywiście to jest zlecenie płatne. Czyli jak duża jest to sakiewka? To jest bardzo ważne w tym momencie. Oferuję wam 100 sztuk złota. No, a cóż to za praca by nas czekała za zacny stróżu cmentarza Kolfie. Kefe. Kolfie. Kefe. Przedstawiono mi pewne dowody, że jedna z osób pochowanych na cmentarzu to tak naprawdę nie jest człowiek, tylko poliformowany smok.
Niestety obawiam się samemu zapuścić ją do krypty, żeby to sprawdzić i zweryfikować. Tego potrzebuję wsparcia, asysty w sprawdzeniu tego, jak to by wygląda. No ale jak to jest poliformowany smok i jest pochowany w jakiejś krypcie na cmentarzu, no to generalnie chyba jest taki zdegnięty trochę, nie? Boże, co ty gadasz? Nie, idziemy, oczywiście! Nie, smok, cokolwiek tam jest, na pewno jest już martwe. Sprawa wygląda tylko dlatego, że problem polega na tym, że trzeba zweryfikować, czy to na pewno był smok, czy są to ludzkie szczątki, a no, trochę wstyd się przyznać, ale nie będę was okłamywał, po prostu boję się tam samemu iść. Nie no, bardzo dobrze, że się do nas zwróciłeś, zacny Kopfie. My się tym na pewno dobrze zajmiemy. Mamy towarzysza Zalmagosa, on też jest smokiem. To będzie doskonały motyw, żeby on nam jasno i klarownie wskazał, czy to jest deformowany smok, czy nie smok. Gdzie jest Zalmagos? Jest nam potrzebny. Jestem gotów się podzielić złotem. Jak widzisz, nie ma go tutaj przy nas. Zawsze jak jest potrzebny, to go nie ma. No przecież to jest jakiś dramat. To wy pilnujcie tego tutaj Kopfa, ja pójdę sprawdzić, co z Zalmagosem. Idę na górę do... Nie było go. Gdy wychodziliście z pokoju, byliście tylko jako ostatni. Wydawało wam się, że Zalmagos i Onegia są już na dole i na to was czekają. Chcę zapytać tą madam z karczmy, tą Freonę, czy Zalmagos wychodził? Wychodził, ale wczesnym świtem, około 4 godzin. I mówił, czy mówił, zostawił jakąś wiadomość? Nic, żadnej wiadomości. Krasnoludzie, czy słowa nie ma oznaczają nie ma, czy oznaczają, że jest gdzieś tutaj? Jak raz by się przydał i byłby potrzebny, to go nie ma. Tak jest zawsze. Ja właśnie znam taki typy, że jak jest największa bitka, to tacy to zawsze się wtedy ulatniają. O to całe wszystko zaznaczam. No oczywiście, ale to lepiej, bo to już jest podział na dwójkę niż na czwórkę. To już jest super. Kefe widzi. A co ty liczyć nie umiesz, jak ten na trójkę? Dobra, ja zgarniam twoją część. Dlaczego? Jak to dlaczego? A, jak okaże się, że smok żyje, to ktoś go będzie musiał ukatrupić. Ja wiem, że twoje ostatnie dokonania świadczą o tym, że się całkiem dobrze bijesz. Nie będę tego, prawdaż, negował, ale pieśń ma być o mnie, więc musisz mi podatek od zasobów materiałowych zapłacić. A to jest tylko 100 sztuk złotych koron, to my się tutaj z Onegi... Ja wiesz, że to będzie pieśń o tobie? Może ja zacznę pisać pieśnię o Onegi. A słyszałaś kiedyś jakąś dobrą pieśń o elfie? Wypraszam sobie, krasnoludzie. Jak sytuacja zaczyna się troszeczkę robić napięta, Kefe widzi twoje zaangażowanie. Widzi, że martwisz się, że nie będziesz miał wystarczającej ilości toporów i ostrz do walki i mówi do ciebie: mam już jednego poszukiwacza przygód, który czeka na wozie na zewnątrz. On pójdzie razem z nami i nie musisz się martwić o tego. Nie, nie potrzebujemy Zalmagosa. Ja po prostu się martwiłem, bo śpimy w jednej sypialni, on tak zniknął i to jest trochę martwiące. Możemy udać się do krypty i nie potrzebujemy tego. Tu mamy świetnych wojowników, to nie widać, ale to są bardzo zacni wojownicy. Jeżeli ja jestem bardzo trzech, chciałbym tutaj ruszyć. Po dwa jest idealnie. To jest bardzo, bardzo mocna drużyna. Chciałbym ruszyć jak najwcześniej. Tak jak mówię, już czekamy na wozie przed przybytkiem. Kłania się wam i wychodzi. Tak właściwie patrząc za wami wzrokiem, czy idziecie za nim i... Idziemy. No dobra, ja idę, ale tam pewnie będzie śmierdzało trupem w ogóle, no będzie niebezpiecznie. Ale kto ci da normalny 100 sztuk złotych koron za to, żeby wejść do grobowca i wyjść? No dobra, no taki jest plan. Wychodzicie z przybytku Madame Freony, widzicie wóz, a na wozie siedzący dość egzotyczny jegomość, który spogląda w tym momencie w waszym kierunku. Ale jak on wygląda? Leszku, powiedz nam. Ta jegomość nie tyle co siedział, tylko praktycznie pół leżał, a w ustach miał coś w rodzaju dźbła trawy. Spojrzał na panię, na pierwszą panią, drugą panią. Wstałem powoli. Kłaniam, ściągam, mam bujne, kręcone włosy, tylko taki mały, zadziorny wąsik podkręcony w górę. Ściągam kapelusz, bardzo nisko się kłaniam. Na imię mam Carlos, jego Montoya Escobar. Widzę, że drogi ojczurku, w pięknym towarzystwie chcesz mnie zostawić.
wszyscy razem będziemy szli. Ja was nie będę cię zostawiał, bo muszę wskazać wam, gdzie to iść, a to ja muszę przynieść dowód. A to kto? Ja jestem Karl. Miło mi cię poznać, Escobarze. Wzajemnie, a teraz przejdźmy do ważniejszych rzeczy. Kim jest ta pani? Ja nazywam się Morel. Jestem bardem. Ja się w ogóle tak ładnie tobie dygnęłam, nie? Że tak fiu. Jestem ciekawy, czy słyszałem w tych wszystkich portach, które odwiedziłem w swoim życiu, jakieś pieśni stworzone przez ciebie. Zapewne. A cóż takiego pięknego skomponowałaś? Ja się zaczęły niewygodne pytania. Jak to co? Pieśń o wielkim Karle, jak Karl pokonuje nekromantę. Wielki Karl wędruje. Drogi Karlu, patrzę na niego z góry, bo mam około 1,77 m. Aż się oblałam. Nie wątpię w twoją wielkość, ale przejdźmy do tematów ważnych. Poprawiam topór. Droga towarzyszko, a ty skąd tutaj do nas dotarłaś? Z daleka, z bardzo daleka. A skąd? Już może odwiedziłem tę krainę. Nie sądzę. Nie wpuszcza się tam nikogo poza elfami. No cóż, ja byłem w różnych miejscach. Byłem nawet w wspaniałym kontynencie Katun. Jest elfem. Mówi, że go wpuści do krainy elfów. A skoro to, bo tylko elfy tam wpuszczają, to jest elfem. Nie wyglądam jak elf. Ogólnie ubrany jestem w bardzo wygodną szatę. Bardzo wygodną szatę, która jest dopasowana, a nie taka pokazowa, więc nie mam nic, co mogłoby za nią wystawać. Ale widać, że to nie jest strój z tej okolicy. Kolory, które mam na sobie, to jest pomarańcz i fiolet, a w małej ilości, ale w dużej ilości skóra, gdyż jest to bardziej użyteczna, lekka zbroja. Przy pasie mam rapier, a jak odsłaniam trochę ucho, mam długi kolczyk wiszący z trzema perłami. To też nie jest obyczajne w tej okolicy. Ogólnie mam taką, nie wiem czy mogę poza światem, jakby latynowską facjatę. Czyli jestem delikatnie ciemniejszej karnacji niż wszystkie. Tak też wyglądam, jak zupełnie nie stąd. Nie patrzę się na ciebie. Nie interesujesz mnie. Czekam na moment, kiedy może będę mógł ci wbić topór w plecy. Tak, żeby nie czekać za długo, myślę, że przerwę tą rozmowę, bo nie po to tu przyszliśmy, żeby sobie porozmawiać. Skoro mamy znaleźć Droga jakiegoś trupa... na imię masz Onegil, prawda? Tak. Ja myślę, że trupy nam nie uciekną z tego grobowca, a warto zapoznać się z nowymi towarzyszami. W tym momencie Kefe wtrąca się do waszej rozmowy. To wskoczcie na wóz, ja zawiozę was, bo to jednak jest kawałek na mój cmentarz. I po drodze się będziecie mogli poznać lepiej i nie będziemy tracić czasu. No to ja wrzucam się z powrotem na swoje miejsce, na swój kocyk. Kefe wskakuje za lejce i jak już wszyscy wskoczycie na wóz, w mniej lub bardziej fajny sposób. Co jest na wózie? On. Wóz jest... Nie, wóz jest pusty. Nie wygląda to wcale jak na wóz, którym przewoziłoby się zwłoki. No. Najprawdopodobniej do tego nie służy, tylko zwykły transportowy wóz z dwoma ławami po bokach. Bardziej taki jakby do transportu żołnierzy na przykład, ale, a nie do innych celów przewoźnych. Gdy dojeżdżacie na ten cmentarz, brat Kefe od razu prowadzi was w kierunku dosyć dużego mauzoleum wykutego z marmuru i całkiem fajnie, całkiem ładnie to wygląda. Wydaje się to, jakby to było miejsce spoczynku kogoś bardzo bogatego. Po drodze Kefe opowiada wam również, że ten przybyte, ten grób i osoba, która tam leży, była to bardzo piękna i bardzo popularna w swoich czasach kobieta. Podchodząc do bramy, wyciąga z kieszeni klucz, otwiera główne drzwi i wchodzicie do środka. Niestety w środku jest bardzo ciemno. Nie ma żadnych świateł, żadnych pochodni zapalonych. Musicie się posiłkować własnym dodatkowym światłem. Brat Kefe opowiada wam, że
Tutaj już lokalny zarządca dba o cały cmentarz, dlatego wszystko jest bardzo ładnie, nie powiem, że odnowione, ale w ładnym stanie utrzymane, nic się nie rozpada. Wchodzicie do środka. Krypta jest wykonana z bardzo ładnego, tak jak mówiłem, marmuru i kamienia. W środku jest jeszcze ładniejsze niż z zewnątrz. Na ścianie jest około 20 na 20 metrów, taka powiedzmy duża krypta kwadratowa. Ładnie wykonane na bokach ściany są obrazy. Wszystkie te obrazy, malowidła ścienne, wszystkie te malowidła przedstawiają najprawdopodobniej tą samą kobietę, która tutaj spoczywa w różnych sytuacjach, między innymi stojąca na wzgórzu góry, patrząca na górskie szczyty, w ogrodzie walcząca z wężem. Naga w łóżku z mężem. Nie, takiej tam zdecydowanie nie ma. W laboratorium alchemicznym lub też najprawdopodobniej we swoim własnym domu w hotelu. Ważne pytanie, kominku. Czy to jest namalowane na ścianie? Czy to są obrazy, które można zdjąć i zabrać? Nie, to są malowidła ścienne. To nie są... Przepraszam, jestem praworządnie zły. No. To nie są... To są namalowane... Nie, nic, co można by tu wynieść. Na samym środku tej krypty jest sarkofag i brat Kefe pogania was, żebyście nie oglądali malowideł, tylko razem z nim pomogli mu odsunąć wieko tego sarkofagu. Zostawiam to silniejszym. Zostaję nad głową tego, żeby być gotowym, że jeśli coś wyskoczy, to od razu przetrącę toporem. A drogi Karol, nie pomożesz? On ewidentnie ci pokazuje, że widzisz, że nie masz w swoich rękach wystarczających sił, żeby pomóc? Jeśli tam coś żyje, to przynajmniej od razu to zostanie przetrącone toporem. Czyli nie masz wystarczających sił, żeby pomóc przesunąć kamyk księdza? Panowie, chyba nie sądzicie, że my to będziemy robić. Droga Bartko, będziesz opiewać czyny człowieka, który nie ma siły przesunąć kamienia? No. A więc ja pomogę. Odkładam na chwilę topór. Jak wysoki jest ten sarkofag? Stosunkowo niski taki. Czy jestem w stanie kopnięciem buta? Nie, kopnięciem buta nie. Musisz rękami odsunąć. To jedną ręką. Zrzucę kamień nagrobny. Ten kamień nagrobny zauważyły wieko tej trumny, tego sarkofagu, jest wyrzeźbione w piękną kobietę, no najprawdopodobniej tą, która powinna spoczywać świetnie. W środku. Jedną ręką pchnę to samodzielnie, tak żeby to spadło. Pomagasz braciszkowi? Nie. Proszę go, żeby się odsunął. Ja to zrobię jedną ręką. Okej, dobra, to rzucaj na siłę. Jakiś bonusik? No, z siłę. Ile masz? Plus 2. No. A jaka jest typność rzutu? Rzucaj. A ci powiem, jaki jest efekt popchnięcia. Dobra, nie będę palić Rage'a. Dobra, nie. To jest zwykły kamienny. 17. Te krasnoludy takie krzykliwe, jak łatwo nimi manipulować. Mówię tak, żeby nie słyszał. Bardzo, bardzo łatwo. Karol przesuwa to wieko i braciszek Kefe od razu zerka do środka. I ja od razu chcę wrócić do topora. Chcę się... Okay. Drogi Karol, czego ty się tak boisz? Nie lubię być atakowany z zaskoczenia. Lepiej wychodzi, jak ja zaskakuję kogoś. Czy uważasz, że... Staję ci za plecami. Tak zerkam do środka, są tam zwłoki? Nie ma zwłok. Właśnie, zerkając do środka, widać, że jest tam kubka kości, jest dosyć sporo kości. Zdecydowanie nie są to kości ludzkie w środku tego. Wygląda na to, że są jakby... drakoniczne, czy okay. możliwe, że smocze. Ale ogólnie na tym nie mają smoczą. Nie wiem, czy to jest Dragonborn, nie wiem, czy to jest. Nie, na pewno nie są to ludzkie kości. I na pewno nie są wszystkie. Na pewno jakieś kości brakuje w środku. Chyba ci czym zagrożą, proszę spójrz. Chyba, że ty jest za niskie. Widocznie masz za małe doświadczenie, Escobarze, żeby mówić. Dotykam o... je. Ale co? Kości? No. Nic się nie dzieje. Nie ale... Ciągle się nie ruszają. Zauważasz, na pewno kości. Może się to położy i zobaczymy, czy na pewno cię nie zjedzą. Wiesz, ja je tam tak łatwo podpuszczać. Wśród tych kości, jak zaczyna się ruszać, zauważasz 5 kamieni szlachetnych.
O! Jest to. Jestem czerwony rubin. Zapisać sobie mogę gdzieś? Możesz sobie zapisać. Do ekwipunku. Na przykład. Na przykład. Też, tak, ładnie, ładnie. Grzywanie się opłaca, no a ten, to jest zamknięte pomieszczenie? To znaczy, tak, że wiesz, są drzwi, nie wiem. Tak, jest jedno główne wejście i no, taki prostokątny, kwadratowy. No, co? Czerwony rubin. No. Zielony szafi, emerald. Jak jest po naszemu emerald? Mówiłem, że to szafir. Zielony. Nie, mów kolor kamień. Kolor kamień, nie będzie kolor kamień, będzie biały. Czarny, opal. Czerwony, zielony. Czerwony, zielony, czarny, opal, taki okrągły. Mhm. Biały diament. Mhm. Oraz niebieski szafir. Jak zbierasz te wszystkie kryształy, w tym momencie nagle... Ja czekaj jeszcze chwilę. W momencie, jak oni tam się przykrzykują, czy te kości się ruszą, czy nie, i w momencie, kiedy tam zastanawiałem się, jakie mają kolory te kamienie, to ja w tym czasie przechodzę się dookoła tego sarkofagu i podchodzę do tej płyty, która się zsunęła. Mhm. No i to moje pytanie, czy tam są jakieś napisy? Na nie, tej... żadnych, nie ma nic, tylko jest wyrzeźbiona kobieta. Możesz rzucić test na spostrzegawczość. Mhm. To będzie percepcja. 20 percepcja. 20 percepcja. W umiejętnościach perception. Mhm. 17 plus 4. Dużo. Bardzo dużo. Zauważasz, że o ile sarkofag jest raczej cały bez żadnych dodatkowych napisów bajerów, to pod tym sarkofagiem widać ślady tak jakby przesuwania. Tak jakby ktoś przesuwał całym tym sarkofagiem, nie samym wiekiem, tylko całym sarkofagiem. Takie po prostu ślady widać jakby odsunięcia. W momencie, gdy ty sprawdzasz sarkofag, wygrzebiecie w kościach. Ja nie grzebię, to jest to pole. Moren szuka inspiracji na nowy tak, ja jestem w trakcie pisania zwrotek tutaj. Oczywiście, że tak, no każdy mój part pisał. W tym momencie słyszycie taki dziwny, świstący dźwięk, taki coś takiego. Brama, kamienne drzwi, przez które weszliście, zamyka się z hukiem. Klank. I czujecie, jak do pomieszczenia zaczyna wlatywać gaz. Trujący gaz. Ups. A skąd wiem, że jest trujący? Znaczy, dlatego, że teraz... wiecie? Dlatego, bo każdy z was teraz musi zdać test kondycji. Już teraz? Tak, już w tym momencie. 20, tak? Tak. 17 na kość. 17 łącznie. 12, 4. Tak, 17 łącznie. Plus wy zdajecie test bez problemu. Jaki masz modyfikator z budowy? Constitution? Plus 1. To jest trzecia statystyka powietrza. Czyli 5. No to w pierwszym, że tak powiem, zachłyśnięciem się powietrza wam to nie zaszkodzi. No ale zaczyna wlatywać gaz. A widać się, jak krew zaczyna panikować. Dobrze? A widać go którędy? Nie, po prostu słyszycie, że skądś latuje, ale nie widać skąd. Krzyczę do Kafa, ojca Kafa. Ty oszuście! Zabijesz nas tu! Widzisz, że on przycupnął przy sarkofagu. Obie ręce trzyma na twarzy i stara się nie oddychać. Widzieliśmy tutaj te obrazy, ale te obrazy nie miały nic szczególnego w sobie, poza tym, że przekazywały różne etapy życia tej osoby, tak? Ja myślę, że trzeba by się jednak przyjrzeć tym obrazom, bo to... A ja bym się chciał przyjrzeć nie tej płycie, która została zrzucona, pewnie rupia pułapkę przez naszego krasnoluda, które łatwo się daje prowokować, tylko chcę się przyjrzeć samemu samej tej trumnie. Czyli to cały ten, ta trumna, powiedzmy, kamienna trumna, to co już ONG zauważyła wcześniej, ona jest raczej wygląda na nieruchomą, ale są ewidentnie ślady, że ktoś ją przesuwał. Ewidentnie są zarysowania na kaflach. Że było to odsuwane. Teraz tak, pozwolę, drogi Karlu. Jeżeli chcesz nam pomóc, to możemy razem spróbować to przesunąć. Spójrz tam, są ślady. Proszę cię o pomoc. Zanim odpowiem, jedną rzecz chciałbym rzucić, bo mam wiedzę kamieniarstwo. I chciałbym z mojego kamieniarstwa
czy poza tym zwróconym już przez towarzyszy uwagę na sarkofag, czy jestem w stanie stwierdzić, że jeszcze jest stąd jakaś inna opcja wyjścia? Możesz rzucić. To jest 17. Plus, ja mam zawsze plus 1, jeśli wiedza zahacza o wiedzę krasnoludzką. Budowałeś kiedyś jakiś krasnoludzki cmentarz? Nie, ale chodzi o to, że jeśli ten budynek, jak choćby jeden krasnolud tu wspomagał i wykuł tam jedną runkę, to ja już wiem, krasnoludzka robota. Krasnoludy tego zdecydowanie nie budowali, tylko budowali to ludzie. Ale po przejrzeniu całego pomieszczenia, to wydaje ci się, że jedynym wyjściem, które w tego typu budynkach jest, standardowych, to jest tylko główne wejście, które się zamknęło. A jak wygląda sufit? Sufit jest płaski, po prostu płyty kamienne na nim i... Dobra, to może wróćmy do pomysłu Onegi. My spróbujemy to popchnąć, ale wróćmy do pomysłu Onegi, żeby się przyjrzeć tym obrazom. Jednocześnie. Tak. To... Ja go wspomagam. Najpierw rzućcie, spróbuj przesunąć... 9 plus 2. To też mam 9. Plus twój bonus. No, próbujecie przesunąć ten sarkofag, ale on ani drgnie. Tak jakby jednak się go nie dało przesunąć. A tak? Czy to jest... Bo w sumie nie rusza się nic. Może z drugiej strony trzeba, w sensie, że... Nie, mówię, popchając w tę stronę, którą powinniście, tak jakby nie, w ogóle nie chciał ruszyć. Onegia, rzuć na spostrzegawczość, czy jesteś w stanie coś na tych obrazach ciekawe znaleźć. Zauważasz, że każdy z tych obrazów ma malowideł, wszystkie są płaskie, ale każdy z nich ma w jakimś elemencie małą dziurkę o nieregularnym kształcie, mniej więcej wielkości tych kryształów, które znalazł Skarlotka. Przy ognisku, na jednym z tym domowym obrazku, na obrazie alchemicznym, jako jeden jedna z fiolek jest po prostu dziurka i tak dalej. Na każdym... Myślę, że to nie jest przypadek, że tam są dziury, dlatego jak tylko to zauważam, od razu informuję o tym moich towarzyszy, że może to jest jakiś trop, tak? Że w obrazach są jakieś dziury. Patrzę wymownie tutaj do tych obrazów. Widzisz te dziury w tych miejscach, to ewidentnie te kryształy, które zwinąłeś, są w dokładnie tym samym kształcie. Nienawidzę cię. Są dokładnie w tym samym kształcie, co w te wgłębienia na. Możesz spróbować. Jak on poszedł do tych obrazów, to ja sam teraz próbuję pchnąć to z krasnoludzką siłą. Czy możesz mi opisać dokładnie te obrazy, które mają te dziury, gdzie mają te dziury, jak to wygląda, czy nie? To jest tak. Pięć obrazów ma dziury. Tak. I tak, pierwszy obraz to jest kobieta stojąca w górach. Górskie szczyty. Drugi to jest kobieta stojąca pośrodku burzy. Trzeci obraz to jest kobieta w domu, w pokoju przy kominku. Czwarty obraz to jest kobieta w ogrodzie trzymająca węża. Węża. Trzyma węża. I jedne to jest takie jakby laboratorium alchemiczne z fiolkami. Dobrze. A każdy miał tam jakiś kształt, ta dziurka. Tak, ale wszystkie dziurki są takie same i każdy z tych gemów jest też taki sam. Okay, czyli musicie znaleźć odpowiednią... Czy to ognisko, ta dziurka jest tam, czy to jest na obrazie w miejscu, gdzie by pasował czerwony kolor? Tam, gdzie jest ta dziurka z domu? Tak, bo to jest przy ognisku, przy samym, przy kominku, przy kominku jest... To go wkładam. Dobra. Wkładasz czerwony do kominka, tak? Ok. Teraz przejdźmy do tego ogrodu. W jakim miejscu jestem? To jest ogród, głównie zielony obraz i kobieta, ta sama, która jest na każdym obrazie, stoi z wężem. Czyli główna jest zieleń, tam by pasowała zieleń, tak? Tak. Dobrze. Czyli zielony tam wkładasz, tak? Jakie tam zostały? Jeszcze jest czarny, niebieski i biały. Tak. Dobra, teraz jeszcze są fiolki. Zostały nam śnieżne szczyty. No to biały. Błyskawice. Tak. Biały. Czy czarna burza, nie? Burza czarna. Burza czarna pasuje? Czy
Znaczy wszystkie one, akurat tu nie jesteście w stanie, tu nie kolorystycznie jesteście, bo jest burza, jest kobieta stojąca pośrodku burzy i ten miejsce ale na ale jakie ma czekajcie, bo nam został czarny tak, i niebieski. Te, które włożyliście, pasowały idealnie kolorystycznie, te dwa nie jesteście w stanie kolorystycznie powiedzieć. To jakie nam zostały? Możecie pisać jeszcze raz? Zostały dwa obrazy. Kobieta pośrodku burzy. Oraz laboratorium alchemiczne. I miejsce na włożenie kryształu jest akurat jako jedna z fiolek. I ona może być dowolnego koloru, to tak może naprawdę. Niebieską. Ja tak bym zrobił, no alchemiczne niebieskie, a burza czarna. Dobra, to te wkładam. Czyli tak kładasz. Burza, czarny woda, do burzy? Tak. Na burzę i... ciemno. No to się zamienimy, no. Chyba nie zje tego. No chyba nie. Albo białe, że piorun, ale mamy białe. Czekajcie, Miże. Po włożeniu ostatniego kryształu słyszycie troszeczkę głośniejsze syknięcie. Gaz zaczyna szybciej napływać do komnaty. Czyli nie odgadliście dokładnej. O to zmieniamy kolejność szybko, nie? Dokładnej kolejności. Ale w międzyczasie zdajcie sobie kolejny test budowy, czyli Constitution. Tym razem będzie trudniejszy. 15. Jest 15. A Onegia? 2. No to ty niestety się zachłysłaś się tym. Dostajesz 2 punkty obrażeń od trującego gazu. Zostaw z tego, bo ja mam tu elektroniczną kartę postaci, to nie potrzebuję. Tylko ołówek trzymam, bo lubię. Chcesz ołówek potrzymać? Fajnie. Czyli jak zamieniacie te dwa ostatnie kamienie miejscami, tak? Tak. Czyli czarny ląduje w którym obrazie? W fiolce. A niebieski w tym. Niebieski burzy. Gdy wkładacie wszystkie kryształy, tak jak opisaliście, w tym momencie gaz rozmywa się, przestaje napływać do komnaty, a sarkofag, który Karol próbuje cały czas przesunąć, w tym momencie odsuwa się samoistnie. Jego tam pcham. O! Proszę bardzo, jak to niewiele trzeba, wystarczył teraz to ludzka siła i uparcie. I pod tym sarkofagiem są schody w dół. Dobrze, a co z tym niszkiem? Ale rozumiem, kopułem. Że drzwi, które... Mogę najpierw? Tak, czy... może, drzwi, które otwierali, wchodziliśmy, są zamknięte? Czy? Drzwi w dalszym ciągu są zamknięte. Nie, tylko drzwi są zamknięte, otwarło się tylko przejście w dół do tak jakby ukrytych komnat poniżej. Co z tym kopfem? Kopf wstaje. Patrzy w dół, patrzy na drzwi. To może wy sprawdźcie, co jest na dole, a ja spróbuję otworzyć drzwi wejściowe. I będę tu na was czekał. Sprytny jest. Daję mu... Właśnie, sprytny jest. On idzie pierwszy. Tego, tak? Nie, do ręki i braciszek przodem. Ja nalegam. Drogi Karlu, na pewno jesteś tak heroiczny, że chcesz się zasłaniać duchownym? Jeżeli się boisz, to ja pójdę pierwszy. Nie, duchowny idzie pierwszy. Daję ja pójdę pierwszy, ufam. Wolę być opisywany w pieśniach. A jak oni się kłócą, to ja idę cała naprzód ku nowej przygodzie. A ja idę za Noren, bo gaz jednak dalej leci, tak? A przestał lecieć. Ale tak czy siak idziemy. To ja pójdę na końcu. Niech pójdą wszyscy, szczególnie braciszek, i ja pójdę na końcu. Czyli rozumiem, że muszasz go wpychać, żeby się z wami. No dobra, no jak nie chcecie wejść później. Schodzicie na dół dosyć krótkimi schodami. Pozwólcie, mamy mazak. Mamy mazak. Jest mazak! Nie ma figurki dla mnie. Jakoś zaraz ci. Nie, to jest dla mnie, bo ma taki mieczyk. Nie. Zaraz ci jakąś wynajdziemy. Onegia. Nie, to jest Moren. A my tak. Tutaj macie schody, którymi schodzicie w dół. Przepraszam bardzo, to jest elf, jakbyś nie zauważył. To jest elf. Nie moja wina, że widoczny model jest tylko krasnoludzki. No dobra, no ale wiesz, to jest różowy, no. Jakby każdy grał krasnoludem, to był problem, a tak gracie samymi humanoidami, jakimiś zimnymi. To tylko my mamy problem, tak? Tak. Od ostatniego czasu trochę zmalałeś, wiesz? O ciupinkę. Tak to jest, jak się przychodzi nieprzygotowanym na sesję. Dostaje się karnego Karla. Karla? Karnego Karla. Sam chciałeś.
Przynajmniej nie dostałem jakiegoś rycerzyka bez rąk. Ale proporcja topora jest odpowiednio. Tak, przynajmniej chociaż raz się zgadza, nie? Tak. Dobra, słuchajcie, schodzicie tutaj na dół. Mhm. W dalszym ciągu jest to dosyć ładnie powiedzmy wykonana. Mogę poprosić o jakiegoś muszkietera za figurkę? Tak jest. Albo coś, co udaje chociaż? Zaraz, chcesz coś, się dołączyć? Coś ci zaraz znajdziemy. Tak, gdzie idę przodem. Musi być jakiś odważny w tej drużynie. I jeszcze może dać jakiegoś farcha za tego, za kopfa, znaczy kefa. Ale ja jestem sprzeciwiam się, że poszedł. Kef jest zbyt przerażony i on że nie będzie wchodził. Ale ja go zaciągam, będzie miał go nieść. Jaki ty masz charakter? Masz zdecydowanie zły charakter. Masz zdecydowanie zły charakter. Ej, to nie jest kwestia tego, że jestem zły, tylko kwestia tego, że nie ufam mu, a on nas tu zaprowadził, miało być tylko sprawdzenie zwłok, a nagle jesteśmy zachowani gdzieś. Ale z drugiej strony on sam nie wiedział. Ale jak się okaże, że będą duchy, to potrzebujemy kapłana. Jestem teraz przyniosłeś muszkietera. Dlaczego jesteś imperialny? Jestem go. Tak. Jestem teraz przyniosłeś. Ponieważ, jak to Carlos określił, jest obcokrajowcem, jest z innej krainy. Ewidentnie nie jest stąd, więc figurka będzie odznaczała się, że on ewidentnie nie jest stąd. Tak jakby z zupełnie innego tysiąclecia. Świetnie. Gdzie jest Kopf? Kopf idzie z nami. Nie. Tak! Kopf siada na końcu, na schodach. I widzisz ewidentnie, że facet jest przerażony. Ja ewidentnie drogie towarzyszki, ten krasnolud szarpie, tego mnie chyba niepotrzebnie. To może pójdziemy przodem. Czy pomagamy Michowi? Naprawdę? Moren, ale ty naprawdę opisujesz czyny człowieka, który dręczy księdza? Primo, nie wiemy, że jest księdzem. Sekundo, mieliśmy sprawdzać tylko zwłoki. Jest księdzem, bo przedstawił wam się jako kapłan. Cześć, jestem Marek i jestem właścicielem największej korporacji w Polsce. Cóż? Nie wyglądasz. On też nie wygląda na kapłana. No nie. Trzeba udowodnić, że nie bez powodu moje czyny są opiewane w niejednym porcie. Więc idę przód. Po prostu idę. Chyba rośnie ci konkurencja, jeżeli chodzi o target opowieści. Idziesz przodem. Jak przechodzicie, tu jest takie małe. Ale tak zawijasz. Uważam, nie? Czy coś tam nie czeka jakaś pułapka na mnie? Jeżeli szukasz pułapek, to musisz zdać test. Będzie trudne zadanie, ale. Będzie trudne zadanie, zdecydowanie. Czemu ten kop nie chce z nami iść? Bo się boi. No to niech się nie boi, idziemy wszyscy. Na. Rozumiem, że percepcję, nie? Tak. Oto to jest. 2 plus 4 to jest 16. 16. Nieźle. Całkiem nieźle. Zauważasz, że tutaj, w tych miejscach, tu schodzicie wszyscy razem, ty pierwszy, zauważasz, że tutaj i tutaj, coś takiego, są pułapki. Co tam jest dokładnie? Otwory strzeleckie na zatrute strzałki. Dobra. Bo ja nie jestem... Na wysokości tak? Przez całą wystrzeżę. Nie, jest po prostu... Czekajcie, bo teraz zauważam, nie? Czekajcie chwilkę, bo teraz zauważam, to trochę ciężko rzutamy. Droga Moren, a czy ty nie jesteś sprawna w pozbywaniu się takich przez skutek pułapki? Bo chyba mamy tutaj problem. Ja jestem? Ja zaciągam dużo kapłana. Jestem bardem, nie? Nie był złodziejem, nie? Czyli tak. Ja jestem w stanie... powinien mieć, ma na pewno klasową umiejętność zwinne ręce. Tak. I może mieć zestaw złodziejski do... No ja tego nie ruszę, nie tknę. To moja, ja nie umiem tego takich rzeczy robić. Ja tylko to zauważyłem. Okej, dobra. No to bierzemy się za to. Dobrze, mniej więcej na wysokości około... 1,30 m są otwory, które najprawdopodobniej są załadowane pułapką i możesz spróbować je rozbroić. Mhm, dobra, czyli tak, prawdopodobnie w momencie, kiedy ktoś przechodzi, to wtedy lecą strzałki, tak? Ale tak. Dobra, to, że są otwory, to musi być jeszcze jakiś potykacz, no nie? Patrzę się niżej, czy nie, gdzieś tam nie ma jakichś... żadnych potykaczów nie widzisz, raczej to będzie... No raczej tam sensor nie ma fotokomórki. No jaki sensor ruchu? No to właśnie... Magiczny. Potykacz to jest sensor ruchu. Aha, może być magiczny. Ale ty jesteś specem od tego, więc możesz to tak wiesz.
No to, no to jesteś specem. Okej, okay, to szukam. Szukam, próbuję tam coś z tym zrobić. Wyciągam Ale. Sobie narzędzie K21 i co mam później sprawdzić? Slide of hands, tak? Slide of hands, powinieneś mieć taką umiejętność i zwinne ręce. Czyli zwinne ręce. Wszystkie ręce. Ewentualnie co najmniej plus. Nie, na pierwszej stronie. Jest, trzeci od końca. To jest z tej strony? Nie, tu. Niżej. Ora, ja robiłaś to już raz. Aha, no mam, plus 3. Ty, faktycznie, dobrze jest, no nie? Ja mam plus 2. 8? To słabo, ale... Plus 2, tak? Plus 3. Plus 3. Plus 3. 11. To 11. To pierwszą pułapkę udaje ci się rozbroić. O, to łatwe. Ale z dużym problemem, no nie? Z następną nie będzie tak łatwo. No, a masz musisz spróbować następną zrobić. Jak następną daleko jest oni weszli w stosunku do wejścia do tego, zejścia do tego wejścia? Koniec schodów i stoi. Ale widzicie, nie? Ja nie, mam ten zestaw taki do otwierania zamków tutaj, coś za uchem, nie? W ogóle i tam siki tam przy tym, wsówka do włosu, w ogóle... Binokl to się nazywa? Tak, tak, binokl jeden do oka, monokl do oka, tak. I właśnie wsówkę do włosów, czy tam jakąś spinkę tutaj, broszkę tutaj, w ogóle wszystko, no nie, absolutnie. I kolczyki, kurde, jeden. To jak mówię, masz inspirację. To ja! Masz inspirację. No to przerzucam. Nie mogę trzy kostki przerzucać. Ty kurde, takiej okazji to... Ale szkoda, już chciałem tak fajnie opisać. Ale ta kostka jest taka dziadowska, to trzeba i nos wyciągnąć. Jak będzie jeszcze raz jeden. Nie ta. No dobra, bierzemy zielone. No i to jest już 12. 12. To tu 15 udało ci się też spokojnie to... Mogę sama, tak, proszę sama. Bardzo. Nie równo, i co, jeszcze na końcu jedna została? Jeszcze jedna. Dobra, tak. Daruję sobie opis, nie? 8. Plus 3. To tą ostatnią też udaje ci się rozbroić. Cudem. Taka kropelka potu w ogóle, widzicie, jak po prostu normalnie tutaj wszystko, a tam w środku stado Chińczyków się czeka puste. Czy żeby mi się wydawało, że przypadkiem upuściłaś narzędzia w pewnym momencie? Opuściłam? Nie, no mam wszystkie narzędzia. Była za wprawa, taka drgnięcie dłoni. Wszystkie są. Był moment zawahania, ale dała sobie radę. Dobra, czyli rozumiem, przesuwacie się dalej głębiej. Jak ty kończysz rozbrajać, jak ty kończysz rozbrajać pułapki, braciszek mówi: ja się nie nadaję do walki, ja tutaj zostaję. Świetnie. Patrzę na dół, czy nie widać już moich towarzyszy... No jak widzisz, znikają ci za zakrętem. Świetnie, ogłuszam go toporem.